Witajcie moi drodzy questownicy, z tej strony Venre i nasz dzisiejszy test zaczynamy od podkręcenia procesora. Nasz overclocking nie jest jakoś specjalnie trudny, ponieważ manewrowałem jedynie FSB, po prostu ją zwiększając, a resztę zostawiając na auto, bo stwierdziłem, że część z was może nie być zaawansowanymi użytkownikami i manewrowanie chociażby napięciem byłoby już czymś nawet niebezpiecznym. Więc zastosowałem najprostszą metodę, która myślę, że będzie powtarzalna dla tego procesora i nie przysporzy wam jakichś większych kłopotów. Na początku w hotsie miałem około 70 FPS-ów, szczególnie w momentach, gdzie nic się nie działo, tylko byłem ja i mój koń. Natomiast na lejnie, no widać już było, gdzie jest problem. Jeden z rdzeni naszego procesora był cały czas na 100%, podczas gdy drugi operował tylko na 70%. Wydaje mi się, że jest to też problem samej optymalizacji tej gry. Natomiast ze względu na to, nasza grafika nie działała do końca sprawnie i przez to FPS-y spadały do 35-40, choć nigdy nie było momentów, w których gra zatrzymywała się kompletnie, nie pozwalając na reakcję. Jeżeli jesteście casualami i nie macie parcia na ranking czy granie półprofesjonalne, to takie sytuacje teoretycznie nie powinny was denerwować, bo jednak reakcje na poziomie milisekund to nie jest ten moment. Jeżeli jednak macie zacięcie profesjonalne i chcecie w hot zagrać bardziej competitive, no to komp za 400 zł nie jest dla was, ale na pewno o tym wiecie. Przy animacjach takich jak strzały z pocisków nuklearnych czy proste farmienie na lejnie nie miałem zupełnie problemów. Natomiast kiedy przechodziło już do jakichś większych teamfightów, to FPS rzeczywiście tankowały w okolice 30, natomiast nigdy nie poniżej. I tak jak mówiłem wcześniej, nie spotkałem się z freezami, więc teoretycznie można grać, choć na pewno nie na jakimś wygórowanym poziomie. Wielu z was pewnie ma nacisk na to, żeby mieć to 60 FPS-ów co najmniej. Natomiast no za 400 zł też trzeba brać pod uwagę to, że nie można wymagać wiele. Drugą grą, jaką dla was przetestowałem, jest CSGO. Tutaj również procesor, tym razem już obciążony na obu rdzeniach na 100%, po prostu nie dawał rady. Pomimo obniżenia rozdzielczości oraz detali, moje FPS-y wciąż oscylowały w granicach 40, 30, 50 czasem. Natomiast te wyższe wartości odnotowywane były głównie w budynkach, czyli tam, gdzie było mniej do wyświetlenia. Co dla mnie ważne, to nie zaobserwowałem żadnych freeze'ów. Nie było momentów, tak samo jak w hotsie, w których nie miałem w ogóle wpływu na to, co się dzieje na ekranie, co przy tej grze było dość dobre. Udało mi się nawet kogoś zabić, więc nie było też tak, że byłem kompletnie bezsilny. Natomiast grałem na rozdzielczości 1280x768, więc zdaję sobie sprawę z tego, że wielu z was może to nie satysfakcjonować. Natomiast jak za 400, to taki komputer właściwie mógł być tylko biurowy, a że można na nim pograć, nawet w proste gierki, takie jak LOL, to już jest dla mnie zupełny bonus. I tym pozytywnym akcentem zakończam dzisiejszy test. Mam nadzieję, że podobały wam się poprzednie filmiki i że kiedyś do nich jeszcze może wrócicie w ramach ciekawostki. A na dzisiaj życzę wam dobrego dnia i powodzenia w bataliach na przeróżnych serwerach. Siemka!